Szanowni Państwo, otwieram obrady sesji Rady Gminy Suszec. Bardzo proszę o powstanie. Uczcimy minutą ciszy górników, którzy zginęli na stanowiskach pracy w dwóch kopalniach Newbeck. Dziękuję bardzo. Witam po dwóch latach przerwy w sali sesyjnej Urzędu Gminy Suszec. Działając na podstawie artykułu 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Przetwarzanie danych osobowych, to jest wizerunku oraz głosu osób uczestniczących w obradach Rady Gminy Suszec, odbywa się w celu wypełnienia obowiązku prawnego siążącego na administratorze. Dane osobowe w postaci wizerunku i głosu są rejestrowane przez kamery nagrywające w sposób ciągły podczas obrad Rady Gminy Suszec. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Suszec z siedzibą w Suszcu, ulica Lipowa 1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mailowy iod@suszec.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 449 3050 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. Zapisy z monitoringu przechowywane są w postaci kopii archiwalnej przez okres nie dłuższy niż wymagają tego przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych osobowych istnieje możliwość dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Dane mogą być przetwarzane do państw poza obszaru Unii Europejskiej poprzez konto YouTube. Witam szanownych radnych, pracowników Urzędu Gminy z panem wójtem na czele sołtysów, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, przedstawicieli mediów. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Na liście obecności stwierdzam, iż obecnych jest 15 radnych. Jesteśmy w komplecie. Liczba ta stanowi kworum, co umożliwia podejmowanie prawomocnych uchwał. Porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco. 1. Godzina 9. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2022. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Suszec z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suszec na lata 2022-2031. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Suszec. 8. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego przetwarzania odprowadzania ścieków. Dotyczy PGK. 9. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Dotyczy SFK. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntowej położonej w Suszcu. 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad pomocy
zapewnionej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. 12. Informacja Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzonej kontroli. 13. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych. 14. Zapytanie i zgłaszanie sołtysów w zakresie spraw dotyczących sołectw i ich mieszkańców. 15. Sprawozdanie wójta ze swojej działalności pomiędzy sesjami, zawierające w szczególności informacje o realizacji zadań inwestycyjnych, wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy. 16. Sprawy porządkowe. 17. Zamknięcie sesji. Szanowni Państwo, radni, proszę o zalogowanie się do systemu, wciskając prawą sobuszką niebieską. Przechodzimy do punktu 4. Punkt 4 dotyczy przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Wobec braku zgłoszeń ze strony radnych co do treści proponuję o przyjęcie go bez odczytania. Kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji bez odczytania, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie klawisza zielonego, to jest przeciw czerwonego, kto się wstrzymał żółtego. Protokół został przyjęty przez Wysoką Radę jednogłośnie. Przystępujemy do uchwalania uchwał. Pierwszy projekt dotyczy tradycyjnie już u nas zmiany w budżecie na rok 2022. Często konsekwencją jest również zmiana WPF-u, co stanowi punkt 6. Proszę parę zdań wyjaśnienia panią skarbnik Katarzynę Marańską. Szanowni Państwo, otóż tak, zmiany, jakie są przeprowadzone, tą zmiany w budżecie na rok 2022 obejmują głównie zmiany w planowanych przychodach budżetu. Tutaj dokonuje się zwiększenia o 404 594,30 zł. Kolejno to zmiany w dochodach budżetu. Tutaj w dziale administracji publicznej dokonuje się zwiększenia o 100 000 w związku z pozyskanymi środkami w ramach realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina. W wydatkach budżetu dokonuje się zmian głównie w wydatkach majątkowych. Obejmują one m.in. zmiany w dziale 600, to jest transport i łączność. I tutaj dokonuje się zwiększenia o 15 300 zł na wniosek Rady Sołeckiej Zebrania Miejskiego, właśnie uchwały Zebrania Miejskiego Sołectwa Rudziczka. I tutaj w ramach Funduszu Sołeckiego wnoszą o realizację zadania remont cząstkowy drogi łączącej ulicę Kleszczowską z ulicą Kombatantów w Rudziczce. Kolejno w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa. Tutaj dokonuje się zwiększenia na zakupy gruntów o 70 000 zł. W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia o 100 000, w tym 80 000 na realizację inwestycji nadbudowa, przebudowa, remont i termomodernizacja budynku remizy oświetlicy w Rudziczce w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego. Kolejno to udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu w wysokości 20 000 zł dla OSP Rudziczka. I teraz zmiany w wydatkach majątkowych polegających na zmniejszeniu dotyczą głównie zmniejszenia inwestycji realizowanych w dziale 750 administracji publicznej, tutaj o 500 000 zł. A także w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa też o 500 000 zł. Tutaj na rozbudowę budynku remizy OSP Suszec, ale tutaj chodzi o przesunięcie środków w związku z realizacją tej inwestycji na rok 2023 zgodnie z harmonogramem tej realizacji. Wszystkie te zmiany związane ze zmniejszeniem wydatków spowodowane są zabezpieczeniem środków w wysokości 1 500 000 zł. Na realizację zadania budowa przedszkola publicznego w Suszcu. Chodzi tutaj o zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację tej inwestycji. Dodatkowe zmiany to jeszcze jest wprowadzenie załącznika nr 14 do uchwały budżetowej, a jest to załącznik, który mówi o dochodach stanowiących środki funduszu pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Środki te podlegają szczególnym zasadom wykonywania budżetu i wymagają właśnie ujęcia w załączniku do uchwały budżetowej na rok 2022. I zmiany w wydatkach na rok bieżący powodują konieczność dokonania zmiany w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej gminy Suszec na lata 2022 do 2031. A w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej, czyli w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, dokonuje się wszystkich zmian związanych ze zmniejszeniami bądź zwiększeniami w wydatkach majątkowych i przedsięwzięciach ujętych właśnie w tym wykazie poprzez zmniejszenie bądź zwiększenie limitu wydatków ustalanych na dany rok oraz dokonanie aktualizacji limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych tych zadań. Natomiast w zadaniu projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu zwiększa się właśnie te nakłady finansowe, a także zwiększenia tych nakładów dokonuje się w inwestycji pod nazwą nadbudowa, przebudowa, remont i pełna modernizacja budynku rodziny świetlicy w Grudziczce. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Projektami uchwał zajmowały się wszystkie komisje. Proszę o opinię do obu z nich przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Andrzeja Lubanka. Panie Przewodniczący, nasza komisja oba projekty uchwał zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Adama Tchorza. Komisja Finansów również oba projekty uchwał zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Ładu i Porządku Zdzisława Dajka. Komisja Gospodarki Komunalnej również pozytywnie zaopiniowała oba projekty uchwał. Dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Janusza Wera. Komisja Rolnictwa również pozytywnie zaopiniowała projekt zmian w budżecie i projekt zmian w WPF. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad tymi projektami. Dziękuję. Zapraszam do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały dotyczącej zmiany w budżecie na rok bieżący? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie klawisza zielonego. Kto jest przeciw czerwonego, proszę wstrzymać żółtego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt szósty, o którym już mówiliśmy, dotyczy wieloletniej prognozy finansowej. Otwieram dyskusję. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie klawisza zielonego. Kto jest przeciw czerwonego, kto się wstrzymał żółtego. Proszę jeszcze jedną osobę. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt siódmy dotyczy udzielenia pomocy finansowej przez gminę Suszec. Pomoc dotyczy środków finansowych, które chcemy przekazać powiatowi pszczyńskiemu na zadanie pod nazwą przebudowa drogi powiatowej numer 4156S z ulicy Piaskowej w Suszcu. Kwota 25 tysięcy. Zostanie ona przeznaczona na projektowanie tej przebudowy. Projektem zajmowały się dwie komisje. Proszę przewodniczącego. Komisja Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczący pomocy finansowej udzielonej przez gminę na przebudowę drogi piaskowej. Ja proszę przewodniczącego Zdzisława Dajka. Komisja Gospodarki Komunalnej również pozytywnie zaopiniowała była projekt przedmiotowej uchwały. Otwieram dyskusję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie klawisza zielonego, przeciw czerwonego, kto się wstrzymał żółtego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dwa kolejne punkty dotyczą uchwał w
sprawie taryfowej grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków. W pierwszym przypadku dotyczy to PGK, w drugim SRK. Proszę o parę słów komentarza prezesa naszej spółki Mieczysława Marnaka. Szanowni Państwo, słuchający nas dzięki łączom internetowym, przybliżę tylko w kilku zdaniach, dlaczego pojawia się taka uchwała. Otóż dlatego, że 12 kwietnia zeszłego roku została podjęta decyzja przez dyrektora RZGW w Gliwicach zatwierdzająca taryfę 3-letnią dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i usług zbiorowego odprowadzania ścieków w obrębie działania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Słuszcu na okres 3 lat, tak jak powiedziałem. Dla tych 36 miesięcy, a więc kolejnych 12-miesięcznych okresów, 3 takich okresów, ceny są różne w zależności od tego, jaka jest ilość świadczonych usług, ale ilość sprzedanej wody, ilość wprowadzonych ścieków jest różna w zależności od warunków ekonomicznych, jakie występują w tym okresie, i tak to zostało skalkulowane i przedstawione panu dyrektorowi RZGW w Gliwicach. Mając na uwadze, że 30 kwietnia tego roku, dokładnie teraz w sobotę, mija okres, ten pierwszy okres 12 miesięcy, tym samym kończy swoją moc uchwała o dopłatach uchwalona przez Państwa w zeszłym roku. Ta dopłata wynosiła dla odbiorców usług PGK 3,53 zł netto do każdego kubika ścieków. Koniecznym jest podjęcie nowej uchwały. Mając też na uwadze to, jakie warunki ekonomiczne są w naszej gminie, jakie dotknęły po likwidacji Kubińskiego w związku z różnymi zawirowaniami w tej chwili w gospodarce, związanymi nie tylko z samą wojną, ale po tym czasie pandemicznym, można powiedzieć, po żywej, merytorycznej dyskusji, w zasadzie prawie w każdej komisji, została podjęta, zaproponowano Wysokiej Radzie na dzisiejszą uchwałę zmniejszającą tę dopłatę, w naszym przypadku dopłat do usług świadczonych przez PGK w wysokości 2,50 zł netto do każdego metra sześciennego, a jeżeli chodzi o dopłatę do mieszkańców w zasadzie osiedla, czyli klientów usług Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA w Bytomiu, to ta dopłata będzie wynosiła od 1 maja 3,57 zł netto. Dlaczego ta różnica? Otóż dlatego, że nasza taryfa ściekowa jest nieco niższa o ponad złotówkę. Nowa taryfa PGK będzie wynosiła od 1 maja 12,59 zł netto za oczyszczenie 1 metra sześciennego ścieków. Natomiast o ile sobie przypominam, bo ona już obowiązuje, 13,66 wynosi cena oczyszczenia ścieków przez drugie przedsiębiorstwo wodociągowe, jakim jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Projektem, oba projektami zajmowały się 3 komisje. Komisja Finansów, proszę przewodniczącego Adama Korza. Komisja Finansów pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał dotyczące dopłat do taryfowych usług odbiorców do ścieków. Proszę przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Zdzisław Lejkę. Komisja Gospodarki Komunalnej również jednak właśnie pozytywnie zaopiniowała dwa projekty. Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa Pana Szabera. Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt obydwu uchwał przy jednym głosie przeciw. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Pierwszy dotyczy punktu 8, czyli zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzania ścieków PGK. Kto z radnych jest za, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie klawisza zielonego, kto jest przeciw czerwonego, kto się wstrzymał żółtego.
za, głosowało 14 radnych, 1 głos wstrzymujący się. Punkt 9. Znamy opinię komisji. Otwieram dyskusję nad tym projektem. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie klawisza zielonego. Kto przeciw, czerwonego. Kto się wstrzymał, żółtego. Zagłosowało 14, wstrzymała się 1. Dziękuję. Punkt 10. Wyrażenia zgody na nabycie działki gruntowej położonej w Służcu. O tym mówiliśmy w zeszłym razem. Dotyczy to nieruchomości w okolicach naszej oczyszczalni ścieków przy ulicy Ogrodowej. Całkowity koszt zakupu 65 tysięcy złotych. Stali to grunty, które są własnością gminy Suszec. Projektem zajmowały się 3 komisje. Proszę przewodniczącego Adama Kowalskiego. Komisja Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowy uchwały. Proszę przewodniczącego Zdzisława Dajka. Komisja Gospodarki Komunalnej również pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Proszę przewodniczącego Janusza Bera. Komisja Rolnictwa również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nabycia działek. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem. Dziękuję. Zapraszam do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie klawisza zielonego. Kto jest przeciw, czerwonego. Kto się wstrzymał, żółtego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ostatni projekt uchwały dotyczy określenia zakresu pomocy zapewnionej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W celu pomocy osobom, które dotarły do nas za wschodniej granicy, to są obywatelami Ukrainy, chcąc im pomóc, konieczne jest podjęcie takiej uchwały. Ja tylko przedstawię może treść, na co te środki mogą być przeznaczane. Pomoc może obejmować zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie zbiorowe, transport do miejsc zakwaterowania, pomiędzy tymi miejscami do miejsc udzielania opieki medycznej oraz do siedzib organów administracji publicznej i innych podmiotów, kontakt z którymi jest konieczny dla osób, których mówimy. Na środki czystości, środki higieny osobistej oraz inne produkty niezbędne do codziennego funkcjonowania, na sfinansowanie niezbędnych leków, środków i materiałów medycznych, wyrobów medycznych w zakresie, w jakim nie są one finansowane z innych źródeł. 6. Zapewnienie środków niezbędnych dla realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia w zakresie, w jakim nie zostały one zapewnione z innych środków. Pomoc tłumacza, naukę języka polskiego. Projektem zajmowały się 2 komisje. Proszę przewodniczącego Komisji Oświaty Andrzeja Urbana. Panie Przewodniczący, nasza komisja przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Finansów Adama Kurza. Komisja Finansów również pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem. Proszę bardzo. Serdecznie, może jeszcze kilka informacji, bo jak wiemy, no, też słuchają nas mieszkańcy na temat właśnie ilości osób, które przybyły do naszej gminy. Na dzień dzisiejszy jest to około 270 osób, właśnie uchodźców z terenu Ukrainy, w tym około 218 osób jest zakwaterowanych u mieszkańców w domach prywatnych i koło właśnie ponad 50 osób
to jest właśnie zakwaterowanie przez na majątku gminy. Czyli mamy takie trzy miejsca wyznaczone tutaj w Suszcu, obiekt sportowy, socjalny na boisku sportowym w Suszcu, w Mizerowie sala remizo świetlicy i w Radostowicach szkoła, sala gimnastyczna w szkole podstawowej właśnie w Radostowicach. To są te trzy miejsca, gdzie mamy wyznaczone miejsca i przygotowaliśmy odpowiednie, tak żeby tych ludzi przyjąć. Na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o finansowanie właśnie kosztów związanych z pobytem, dostajemy dotację z budżetu państwa. Na dzień dzisiejszy to jest około 71 tysięcy złotych. Otrzymaliście z budżetu państwa. No i oczywiście te środki będą przeznaczone na te osoby. Także ta uchwała jest podejmowana, gdyby znalazły się jakieś koszty, które nie mogą być pokryte z właśnie z tej dotacji z budżetu państwa, chociażby zakup lekarz czy też nauka języka, to jak gdyby dotacja nie obejmuje, wtedy z własnych środków będzie możliwe finansowanie właśnie tego typu zadań. Oczywiście tutaj temat na pewno jest rozwojowy, ciągle musimy śledzić tą sytuację. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że jeśli chodzi o przypływ właśnie uchodźców do gminy, on się ustabilizował, nie ma jakichś większych zgłoszeń przez starostwo czy przez wojewodę związanych z zapotrzebowaniem na dodatkowe miejsca dla uchodźców. Ale jak sytuacja będzie się ciągła, tego nie jestem w stanie tego przewidzieć. Na pewno tutaj musimy być przygotowani, żeby ewentualnie finansować też z własnych środków właśnie te sprawy związane z uchodźcami. Mówię tutaj o temacie osób, które o temacie właśnie związanym z gminą, czyli o tych osobach, o tych kosztach związanych z przyjęciem na majątek gminy. Inną sprawą jest właśnie finansowanie właśnie tych uchodźców, którzy zostali przyjęci przez osoby prywatne. To są inne środki. Tutaj na dzień dzisiejszy gmina nie może wydatkować środków na utrzymanie tych osób, bo na to jest dotacja z budżetu państwa. Dziękuję. Ja bym też jeszcze wrócił z jakichkolwiek wątpliwości, że na razie gmina nie dokłada do uchodźców ani grosza. Całość finansuje państwo, żeby też to zrozumieć. Druga sprawa, dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy naprawdę wyrazili te wielkie miłosierdzie i przyjęli te kobiety po prostu do swoich domów, bo to jest wielkie po prostu, wielkie miłosierdzie, tak to idzie nazwać, bo nikt nie wie, w jakiej sytuacji się znajdziemy. Bardzo dziękujemy tym mieszkańcom za to wielkie poświęcenie. Myśmy też po prostu w gminie stworzyli takie punkty i po prostu na razie nikt do tego nie dopłaca. I powiem tak, jeżeli nawet gdzieś krążą jakieś fałszywe informacje, ci uchodźcy po prostu żyją u nas normalnie tak, nasi mieszkańcy. Jak słyszeliście na zebraniach wszystkie statystyki policyjne, nie ma żadnych problemów, to są kobiety. Jeżeli są problemy kryminalne, to z naszymi mieszkańcami, a nie z uchodźcami, to są kobiety, bo też ktoś tam próbuje gdzieś ktoś widział, że ktoś coś tam gdzieś wyszedł, to sieje ktoś za, bo słyszałem już takie fałszywe, różne opinie, po prostu, żeby tylko utrudnić życie niektórym uchodźcom. W tej chwili na terenie gminy nie mamy żadnego problemu z tymi uchodźcami, po prostu jak gdyby się w nasze społeczeństwo wszyscy włączyli, próbują szukać pracy, także na pewno nie ma żadnego problemu, a państwo jak dotychczas finansuje cały ten problem. A jak będzie w przyszłości tu kontakty z wojewodą, ze starostą, praktycznie są każdy tydzień mamy narady. I to dosyć długie i ten problem, bo nikt nie wie dzisiaj, jak go rozwiązać tak docelowo, bo nie wiadomo, jak się konflikt na wschodzie dalej potoczy. Także na pewno są szukane rozwiązania jakieś docelowe, a na dzień dzisiejszy sytuacja jest, można powiedzieć, stabilna i po prostu zapewniamy tym wszystkim uchodźcom jakiś taki byt na jakiś taki możliwy,
ludzkim poziomie. No i tyle można powiedzieć. Także przyszłość pokaże, jak się będzie dalej to rozwijało. A jeszcze raz dziękuję wszystkim mieszkańcom, tym, którzy przyjęli uchodźców i po prostu no, należą się wielkie słowa uznania. Nie było w gminie żadnego problemu, żeby z uchodźcami, żeby po prostu ich przyjąć sercem, no, ze otwartym duszą. Także za to serdecznie wszystkim dziękuję. Dziękuję panu wójtowi. Ja też chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować służbom pana wójta, przede wszystkim Gminnemu Ośrodkowi Kultury, który bardzo wspomaga naszych gości z zagranicy. No i tu chylę czoła przed jednostkami ochotniczych straży pożarnych, które znakomicie współpracują z tymi osobami, realizują wszystkie zadania, które wynikają z odpowiednich przepisów, a oprócz tego dają jeszcze mnóstwo serca do tego, co robią. Dziękuję pani kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, ponieważ również tam kontakt jest należyty i właściwy. No i przede wszystkim dziękuję mieszkańcom gminy Suszec, którzy przyjęli i bardzo mile zaakceptowali te osoby, które są wśród nas. I myślę, że dalej ta współpraca będzie się układała pozytywnie. I też zapewniam, że miejsce akurat dla dostawisa, które zajmują, czyli sala gimnastyczna, od 1 września będzie udostępniana uczniom, a zrobimy wszystko, aby te osoby znalazły odpowiednie miejsca w innej lokalizacji. Przechodzimy do głosowania nad tym projektem. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja chciałem tylko dodać do tych podziękowań, bo pani Sotę Tradostowi tak samo dzisiaj SMS-a posłała, bo osobiście w tej chwili pojechała do dentysty z taką jedną dziewczyną z Ukrainy. Wiem, że pan wójt tak samo 2 razy już był w Łokpis. Chciałem tylko to dodać. Dziękuję. No, też przede wszystkim również serdeczne podziękowania sołtysom. Jest nam jeden, przekazuję pozostałym. Przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięciem klawisza zielonego. Kto jest przeciw, czerwonego. Kto się wstrzymał, żółtego. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 12, również tradycyjnie. Proszę przewodniczącego komisji rewizyjnej o przedstawienie informacji z przeprowadzonej kontroli. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, analiza działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu za 2021 rok. Punkt 1. W 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu zorganizował 68 wydarzeń kulturalnych. Punkt 2. Komisja skontrolowała koszty wydarzeń kulturalnych w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 oraz liczbę i rodzaj organizowanych wydarzeń. Dochody Gminnego Ośrodka Kultury stanowią dotacja podmiotowa z budżetu gminy na kwotę 1 289 000. Pozostałe źródła przychodów to dofinansowanie złożonych projektów o dodatkowe środki zewnętrzne. Złożono 9 projektów, uwzględniono 6 na kwotę 221 1250 zł plus 8,5 tysiąca euro. Dochód z wynajmu GOK wyniósł 83 884 zł. Obiekty GOK były nieodpłatnie udostępnione 41 razy. Kwoty przychodów uzyskane z wynajmu poszczególnych sal kształtowały się następująco. Sala w Budzicy 2222 zł, 34 udostępnienia były bezpłatne. Mizero 32 033 zł, 14 nieodpłatnych udostępnień. Odpłatność za prowadzenie 20 zajęć dla mieszkańców gminy wyniosła 94 508 zł. Łączne przychody bez dotacji z budżetu gminy wyniosły 389 881 zł. Całościowe wydatki GOK w 2020 roku wyniosły
1 662 368 zł. Punkt trzeci. Komisja stwierdziła, że wszystkie imprezy organizowane przez GOP, nawet te biletowane, są częściowo dopłacane. Tutaj chodzi już nawet, że jeżeli są bilety, niestety nie zwraca się to całościowo. Ilość imprez organizowanych przez GOP w związku z pandemią została zmniejszona. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej szczegółowych informacji udzielił wójt gminy oraz pani dyrektor GOP. Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do wydatkowanych środków finansowych. Są one prowadzone zgodnie z dokumentacją. Wszystkie usługi oraz zakupy odbywają się poprzez zapytania okresowe, minimum trzech oferentów. Wnioski komisji. Komisja wnioskuje, aby przy wynajmowaniu sal zgodnie z zawartą umową z wynajmującym udostępnić klucze nie od godziny 6. Tutaj było tak, że to było o 6 rano, te klucze były udostępniane, lecz o godzinie 18. To rozmowa z panią dyrektor stwierdziła, że taka możliwość istnieje i w tej chwili klucze będą udostępniane o godzinie 18. Tutaj, proszę Państwa, jako przewodniczący komisji chciałbym zaznaczyć, że Komisja Rewizyjna nie ma uprawnień do kontroli regulaminu i umów wynajmowania sali, tylko do jego przestrzegania. W związku z pewnymi sugestiami i uwagami odnośnie odpłatności za wynajmowanie sali, tutaj chodzi głównie o, jeżeli jest catering, czy trzeba płacić za całą kuchnię, czy nie. Dlatego komisja proponuje, wiem, że regulamin jest to po prostu kompetencja pani dyrektor, opracowanie regulaminu, a komisja jest odpowiedzialna tylko za jego przestrzeganie i wykonywanie. Takiej kompetencji komisja nie ma, żeby po prostu wpływać na ten regulamin. Dlatego komisja nie wnioskuje, tylko proponuje wprowadzić zmiany, o ile będzie to możliwe, regulaminu wynajmu sal, nową treść regulaminu opracować przy współpracy z Komisją Oświaty. Nie wiem, czy to będzie technicznie możliwe, może się pani dyrektor później wypowie, albo pan prawnik, czy jest taka możliwość. Dlatego mówię, nie jest to wniosek, tylko jest to propozycja komisji, bo takie uwagi były odnośnie wynajmowania i płacenia, jeżeli ktoś ma catering, to całą salę, czy częściowo. To jest do tego. Punkt trzeci. Komisja zaleca, aby organizować szczególnie te wydarzenia kulturalne, które cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Suszec. Wszystkie koszty, wydatki, co i kiedy były organizowane, jest tutaj w tych załącznikach z oglądu Biura Rady. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, ja myślę, że jest to możliwe, prawda? Skonsultowanie z Komisją Oświaty. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o umowę, wszystkie umowy są konsultowane z naszą panią prawnik i są przygotowane zgodnie z obowiązującym prawem oraz polityką rachunkowości, tak, aby dług nie był stratny na wynajmach dla osób z zewnątrz. Jeśli chodzi o zasady wynajmu sal, wszystkie zostały określone w przygotowanych umowach, które są zawierane między nami a osobą wynajmującą. Te zasady są jasne, zanim podpisuje się umowę. Też odniosę się do tego pytania dotyczącego cateringu. Na ten moment można wynająć albo salę, albo kuchnię oddzielnie, bądź łącznie, więc jest taka możliwość. Nie da się zrobić tak, że wynajmuje się salę i częściowo kuchnię, ponieważ nie mamy takiej możliwości, więc można wynająć albo salę, albo kuchnię, bądź salę z kuchnią. Padła tutaj propozycja, żeby zmienić jedną rzecz w umowie, a mianowicie, żeby salę przekazywać nie o godzinie 6 rano w dniu wynajmu jednodniowego, natomiast dzień wcześniej o godzinie 18 czy tam o godzinie 17. Ta zmiana również wynika z pewnych doświadczeń, które mamy. Przekazując wcześniej klucze, niestety czasem się zdarzało, że wynajmujący jesteśmy po długich konsultacjach z panią prawnik, skąd te zmiany nastąpiły, ale jeśli jest taka sytuacja, powrócimy do tego przekazywania kluczy o godzinie 18. To chodzi tylko i wyłącznie w zasadzie o wynajmy takie jednodniowe. Natomiast jeśli chodzi o
pozostałe rzeczy zostaje tak jak powiedziałam, wszystko jest określone w umowie. Umowy są konsultowane też z naszą panią mecenas. Umowy są sprawą dobrze przyjmowanej instytucji kultury. Dziękuję. Ja słyszałem pewne wątpliwości, dlatego Andrzeju proszę, aby na Komisji Oświaty bezwzględnie. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, my mamy w planie podsumować działalność GOKU za 2021 i odbędzie się to za miesiąc. Super. Dziękuję bardzo. Czyli mamy jasno. Punkt 13 dotyczy interpelacji, zapytań, wniosków i oświadczeń radnych. Przypominam, muszą one zostać złożone w wersji pisemnej. Akurat okres pandemii nauczył nas również przekazywania drogą mailową, dlatego kto tego nie uczyni zwyczajowo pisemnie, papierowo, może to uczynić również za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kto z radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Szanowna Rado, Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, mam interpelację. Interpelacja dotyczy obrywającego się brzegu rzeki Pszczynki w rejonie ulicy Młyńskiej w Mizerowie. Teren ten należy do gminy Susec. Wyrwa ma około 20 metrów długości i 5 metrów szerokości. W ostatnim roku wyrwa powiększyła się dwukrotnie. Uzasadniam to tym, że jest to pole orne, a wyrwa ta zagraża bezpieczeństwu rolników uprawiających ten areał. Proszę o zapoznanie się z tym problemem i podjęcie odpowiednich działań. Dziękuję. Dziękuję. Nie trzeba do komentarza. Sprawa zostanie przekazana z stosownym służbom, pan wójt się tym zajmie. Kto z panem? Szanowni Państwo, chciałem na ręce wójta złożyć wniosek. Zwracam się z wniosekiem o zamontowanie luster drogowych w niżej wymienionych miejscach. I tutaj mam cztery lokalizacje. Dwie to jest na ulicy Szkolnej w Rudziczce, dwie na ulicy Kleszczowskiej od strony Rudziczki. Wiadomo, Kleszczowska to jest ulica graniczna z Żorami. Do wniosku dołączam mapki z proponowaną lokalizacją tych luster. W wyżej wymienionych miejscach jest bardzo ograniczona widoczność. Tutaj, jeżeli jeszcze jestem przy ulicy Kleszczowskiej, bardzo bym prosił, żeby wszystkie tam remonty cząstkowe były tam na bieżąco realizowane, żeby po prostu wejść w porozumienie z miastem Żory, żeby to nie było odkładane, nie wiem, na później, żeby to było realizowane na bieżąco. Dziękuję. Czy ktoś z radnych jeszcze chciałby głos? Szanowni Państwo, uczestniczyłem we wszystkich zadaniach od sołeckich i Panie Wójcie, prośba, jak będą gotowe protokoły, aby one trafiły do biura rady, później do komisji. Myślę, że te wnioski czy propozycje mieszkańców należy traktować na równi z interpelacjami i proszę, żeby nimi się zająć. No najwięcej tradycyjnie dotyczy tutaj spraw merytorycznie odpowiedzialny jest Komisja Gospodarki Komunalnej, ale również inne, które dotyczą pozostałych komisji. Także proszę o przekazanie tych materiałów do komisji. Punkt 14. Jest z nami Sobie Susta. Chciałbym zabrać głos. Dziękuję bardzo. Punkt 15. Sprawozdanie wójta ze swojej działalności. Też tradycyjnie otrzymaliśmy drogą elektroniczną. Czy są jakieś wątpliwości, pytania do pana wójta? Dziękuję. Punkt 16. Sprawy porządkowe. Od sesji do sesji mamy miesiąc. W międzyczasie były święta. Ja pozwolę sobie przekazać nadawców tych życzeń, które trafiły do nas. Bardzo serdecznie pozdrawiają nas strażacy, zarząd oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Służcu, prezes Janusz Ber, komendant Jacek Szymanowski. Również pozdrowienia od kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Służcu,
wraz z pracownikami. Dziękujemy. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, podpisany pan prezes zarządu Mieczysław Manharek. Dziękujemy za życzenia. W imieniu hospicjum świętego ojca Pio, prezes Teresa Buczak, pozdrawiamy. MZK Jastrzębie-Zdrój, podpisany przewodniczący zarządu Roman Foksowicz. Życzenia dotarły do nas Mokrego Dyngusa, zarząd KGW w Cuszcu, parlamentarzyści Kazimierz Matuszny, poseł na Sejm oraz Jadwiga Wiśniewska, poseł do Parlamentu Europejskiego. I ostatnie życzenia od pani Małgorzaty Pępek, poseł na Sejm RP. Dziękujemy bardzo za życzenia, pozdrawiamy. Szanowni Państwo, Panowie Radni, mamy jeszcze uwagi na oświadczenie się. Proszę o przekazanie oświadczeń majątkowych do Biura Rady do końca miesiąca. Następna sesja 26 maja o godzinie 9. Proszę o zabranie głosu. Ja bym chciał zaprosić na obrad dróg gminnych 17 maja o godzinie 10. Start przed budynku Urzędu Gminy. I proszę zgłosić do mnie treści, żeby przygotować odpowiednie. Dziękuję. Proszę bardzo, sołtysa. Ja jeszcze chciałem nawiązać do spraw uchodźców, tu szczególnie w sołectwie Suszec. I w tym miejscu chciałem bardzo podziękować wszystkim zaangażowanym, którzy przyczynili się do paczki dla dzieci uchodźców z Ukrainy. Była to tak spontaniczna rzecz, że nie trzeba było nikogo zachęcać. Udało się zorganizować 96 paczek, nawet udało się obsłużyć dzieci w sołectwie Radostowice. Także chciałem tutaj serdecznie podziękować i jeszcze nadmienić, że tutaj na boisku, na osiedlu, którym zajmuje się Gminny Ośrodek Sportu, jest też taka pani Jola Ojczyk i ona też niesamowitą pracę tam wykonuje, opiekuje się tymi Ukraińcami i też w tym miejscu chcielibyśmy bardzo podziękować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę. Panie Przewodniczący, ja na ostatniej sesji składam interpelację odnośnie ulicy Baranowickiej na Gwarusz. Nic się tam nie zrobiło, w tej chwili siada się na Majówka. Taką tragedia, już tam po tych polach jeżdżą. Na tym, panie wójcie, się to przyspieszył. No nie wiem, czy to ta interpelacja minął miesiąc, bez odpowiedzi, wszystko. Przynajmniej to zasypali kamieni, nie wiem. To wygląda. Do powiatu pismo, no w tej chwili powiat wiadomo, chciał zrobić projekt tej drogi, żeby z funduszu dróg lokalnych, nie ma zgody mieszkańców. No i w tej chwili się to wyskało toczy. No i taka jest prawda. Czyli po prostu no, wszystko wszyscy chcą, tylko jak ktoś przyjdzie, to protesty, papiery krążą. Takie jest społeczeństwo dzisiaj. Żądać, nienawiść, robić. Pół urzędu pracuje na ludzkie po prostu spory. Taka jest dzisiaj prawda. My zamiast iść do przodu, to my się bawimy to, bo jeden drugiego obczerpia. Jeden na drugiego do nocy pisze. Zresztą widzicie, ile było skarg na wójta w ostatnim czasie. Chyba z 10. Wszystkie niezasadne. Po to, bo jak się uzna rację jednego, to drugi pisze na wójta skargę. Taka jest prawda. Społeczeństwo po prostu nasze oszalało. Także po prostu, i to jest prawda. Wielu ludzi, oczywiście mamy 90%, 5% ludzi bardzo dobrych, ale te 5% sieje zamęt, który w gminie po prostu, połowa gminy pracuje na takie rzeczy. I tam też jest problem taki, że dzisiaj tam być może no, jest trochę no, nie tak jak rzeczy tam po prostu te podziały, bo być może, że plan mógłby zmieniony. Ale każdy musi zrozumieć, że wszyscy tą drogą będą jeździć. Jedni i drudzy. Jak się tam powstaną tereny budowlane, to ta droga będzie służyć wszystkim. A dzisiaj niestety no, każdy po prostu jest to, że potrafi wszystko protestować. Efekt jest taki, jaki jest, że na razie no, nie ma rozwiązania. Panie wójcie, przynajmniej tym kamieniem te istnieją. No, to powiat będzie to uzupełniał, tylko że to nie rozwiąże. Czas objazdu, proszę to monitorowanie i nie zajęcie też to przez komisję. Szanowni Państwo, są z nami mieszkańcy, którzy prosili o oddanie głosu. Udzielam. Proszę bardzo.
Może ja proszę o przedstawienie się. Krót Józef z Radoszkowic jestem. Mam prośbę ogromną do pana wójta. Sprawa toczy się 8 lat. Postawiliście dom w drodze służebnej, nie tylko w drodze do kogoś, tylko w drodze służebnej. Poodbieraliście to wszystko. I teraz przyszła sprawa, oparła się sprawa o sąd. Prosiliśmy przez stowarzyszenie, bo samemu nic w tej gminie zrobić nie idzie. I wystąpiliśmy do było spotkanie w ulicach gminy. Powiedzmy za przyszłym, że w tym roku na pierwszym posiedzeniu Rady poruszy sprawę na Radzie Gminy, wykupi ten odcinek spornej drogi, w którym i ta, która sobie drogę sprzedała, i my, którzy też mamy dojazd do tego, chcemy zrobić wspólną drogę, tylko sąsiadka nie chce się zgodzić, żeby jeździć wspólnie, tylko my jej mamy dać i utrzymywać jej to, a my musimy zrobić sobie inną drogę, żeby jeździć tak samo jak u innych sąsiadów pod oknami. I wójt obiecał, że tę sprawę załatwi, podjął się tego i do tej pory nic. Więc ja mam gorącą prośbę, panie wójcie, stańcie na wysokości zdania, wyjście na lalic sobie wodziunki do talerza i weźcie, zjedzcie do teraz, stańcie na wysokości zdania. Jako Rady Gminy też proszę, zajmijcie się tą sprawą i niech ta gehenna z moimi sąsiadami się wreszcie skończy. To są ludzie z rodzin patologicznych, u których przekleństwo to jest po prostu od rana do wieczora. Zróbcie coś z tym. Niech to gmina, tak jak proponuje stowarzyszenie, wykupi. Ja osobiście jestem za tym, żeby ten odcinek dać za darmo. Nie chcemy żadnych pieniędzy za to, co my mamy dać, żeby zrobić tam drogę 4,5 metra i żeby jeździli po tym wszystkim. Zresztą są dalej jeszcze też pola, które pewnie będą przekwalifikowane i też tam będą domy powstawały. I weźcie, bardzo was proszę, jeszcze raz, stańcie na wysokości zadania, załatwcie ten problem. Bo sąd po prostu bawi się, chce zarabiać pieniądze, siedząc na stołkach i nic nie robi. I tak sprawowi to. Jeżeli chodzi o geodetę, wytyczył 4 możliwości. No sąd oczywiście uznał, że ta najwięcej niekorzystna, czyli miał jej dać, bo pani sobie sprzedała, zarobiła na tym, a pan sobie kupił. No kupił, jak można kupić drogę służebną? I wszyscy, i biura notarialne, i w sądzie ciągli wierzyscy, wszyscy wszystko zaklepali i wszystko jest w najlepszym porządku. Dziękuję bardzo. Przyjmujemy do wiadomości. Panie wójcie, ja myślę, że Wasowa, jest temat na pewno rozwiązywany, spotkałem się z panami. Sprawa musi być zmiana planu przestrzennego, bo żeby gmina mogła kupić, bo my nie mogłem kupić czegoś prywatnego. I w majowej sesji takie zmiany, szanowni radni, przyjmiecie, które miejsca, bo chciałem tu na tę kwietniową sesję dać, ale jest takich kłócinków, takich trochę takich różnych, spornych, więcej i chcemy to w jednym planie zrobić. Także na majowej sesji dostaniecie po prostu, bo teraz wiecie, że pracujemy bardzo szybko, żeby jak przyspieszyć plan strefy specjalnej kopalni. I stąd na tę sesję, żeś tego nie dawał, bo nie chcę pominąć czegoś, bo tych takich dylematów jest troszeczkę więcej. No a trudno, żeby tylko jedną sprawę załatwić. Także na majowej sesji będzie zmiana planu. Bo bez zmiany planu my tego kupić nie możemy prywatnie, bo to nie jest pominięcie jakby droga publiczna. Także na majowej sesji będzie plan i wtedy jak plan zmienić na drogę publiczną, nieodpłatnie, to już jest inny temat. To będzie. Także na pewno temat jest rozpatrywany. Ja jeszcze mam pytanie. Jakby to stowarzyszenie wystąpiło do pana, to w takim razie ja proszę, aby tak, sprawa dla radnych jest wiadoma. Prosiłbym, aby szczegóły uzgodnić z panem wójtem. Sfinalizujemy, podejmiemy decyzję na sesji. Panie wójcie, na sesji majowej. Piotr Szmulanek, jestem przewodniczącym towarzyszenia.
działający na plafon. Chciałbym tylko powiedzieć, że sprawa jest w zainteresowaniu wojewody Śląskiego, konkretnie pana wicewojewody Jana Krząska. Byliśmy u niego na osobistej rozmowie, chyba że 2 lata temu. Bardzo się tym zainteresował, no właśnie też czeka na zakończenie tej sprawy. Tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. Także będziemy sprawą zajmowali się na komisjach i na sesji następnej. Troszeczkę boli mnie takie sformułowanie użyte przez pana, że samemu nic nie idzie załatwić w urzędzie. Naprawdę załatwiamy setki, tysiące spraw i sami mieszkańcy załatwiają, przychodzą do radnych i te sprawy są realizowane. No tu akurat może sprawa nie od razu. No to ja mam wecha, no bo już to rozmawiałem z radnym, z radnymi i z panem wójtem i jakoś no po prostu tak ociążale. Dobrze, wrócimy do sprawy. Ale wójt nie jest tak łatwo, że muszę plan zmienić wszystko, to są wszystko pieniądze. To jest kursi, który gdzieś tam narastał, nie? I który gdzieś tam kiedyś niedopatrzenie między no swoimi, między rodzinami zaistniał, nie? Dzisiaj gmina, bo gmina dzisiaj przystępując do zmiany planu chce ten kursi rozwiązać, bo widzimy sądy. Wszystko to się toczy i nic dało. I my go chcemy po prostu, dlatego ta zmiana planu, uznałem tutaj z panami, że ta zmiana planu pozwoli ten kącik wieloletni rozwiązać, bo sądy, wiecie, tego rozwiązać. Dlatego do tego przystępujemy, żeby jednak kącik ten społeczny ta rozwiązać, bo widzimy, że do zgody sąsiedzkiej nie dojdzie. No, nie ma szans. Dlatego dziękuję bardzo. To nie, że gmina chce, nie chciała. To w sprawach porządkowych jeszcze chciałby zabrać głos. Dziękuję. Szanowni Państwo, zamykam obrady sesji Rady Gminy Suszec. Dziękuję.